Hola, buenos días. María Julia. Dzisiaj mam deser, który jest robiony jest z 3 rodzaje mleka i dlatego nazywa się to pastel de tres leches. Jest bardzo prosty, mam nadzieję, że Wam smakuje. Tutaj są składniki. Zostawiam całe listy. Cukier, wanilia, jajka, proszek do pieczenia, owoce do dekoracji. Ja mam owoce guajaba. I to są trzy mleka, śmietana 30% do robienia bita śmietana. Jajka żółtka oddzielę. W obrotach zrobimy pianka. Około 1,5–2 minuty maksymalnie i mamy już tą piankę. Stopniowo dodajemy cukier. Dodaję proszek do pieczenia, łyżka duża i mąka stopniowo i będziemy dalej mieszać. Dajemy do rozgrzanego piekarnika na 25 minut 180 stopni. Mam tutaj mleka, 3 rodzaje. Zakręcone według uznania. Próbujemy. Jak chcemy, żeby były bardziej słodkie, można jeszcze dać słodki. Mam biskupk, jak widać, nie ma już kawałka, nie można go zostawiać chwilę, bo pachniał tak, że mi ukradli taki kawałek, nawet nie wiem kiedy. Wyciągniemy. Najpierw kroimy na pół. Kroimy go na miejscu, gdzie będziemy podawać. I wlejemy tą miksturę z 3 mleka. Owoce guajawy pokroję w plasterkach i dekoruję tu w środku. Dodam 2 łyżki duszy. Dekorujemy według uznania.
teraz będzie najlepsze, czyli spróbowanie. W środku widać te owoce łajawy. W środku i tu na górę. Nie jest słodkie, jest sam raz. Bardzo, bardzo pyszne. Polecam. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Adios.